Szczere wyznania, intymne rozmowy i najważniejsze dla Was tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Iwona Kutyna. No przyznaję bez bicia, że stęskniłam się za tym wszystkim. Iwona Kutyna, dobry wieczór. Witam bardzo gorąco w nowym paśmie, w nowej odsłonie, w nowym programie. Wieczorny Ekspres od poniedziałku do piątku, żeby nie było wątpliwości, o godzinie 18. Ja i moi zacni koledzy będziemy z Wami się spotykać i rozmawiać na tematy ważne, ciekawe, z fantastycznymi i ciekawymi gośćmi. W piątek będę miała ten przywilej i przyjemność spotykać się z Wami. No to zaczynamy. Pierwsza odsłona Wieczornego Ekspresu, no i gość fantastyczny, człowiek legenda, i tak sobie pomyślałam, że fajnie będzie ze względów komfortowych po prostu spotkać się z człowiekiem, z którym doskonale się znam i z którym cudownie mi się rozmawia. Włodzimierz Ziętarski dzisiaj razem. Bardzo miło, ale tak się jak zapowiadałaś teraz, to tak pomyślałem. W nowym programie wszystko nowe i stary facet. Musiałbym wobec tego potraktować to inaczej. No. Stary facet w nowym stylu może jakoś, nie? No, no wiesz, ten styl zawsze miałeś dobry. Słuchaj, a propos stylu. Powiedzieć tak, szalenie mi to miło się zrobiło z powodów osobistych, że mnie zaprosiłaś dzisiaj, a z drugiej strony pomyślałem sobie tak, jak ogromnie ważne jest, żeby to, co tu widzimy, Wieczorny Ekspres, przekłada się na to, co ludzie potrzebują. Mhm. Ludzie o tej porze dnia potrzebują Wieczornego Ekspresu lub jak kiedyś było Ekspres Wieczorny. Ja pamiętam te czasy, jak to było. No, dokładnie, pani, to o to bardzo chodzi. Bardzo pani dziękuję, będę stale oglądał, szczególnie w piątki. Wytniemy to, to się zachowa, a później będziemy wykorzystywać w formie reklamy i zajawki. Autoreklama. No. No, wiesz, tak sobie pomyślałam, że tak jak już powiedziałam, trochę egoistycznie podchodząc do tematu, fajnie jest spotkać się z kimś, kogo się zna i z kim dobrze się rozmawia, bo nieraz mieliśmy w różnych okolicznościach przyrody możliwość się spotykać i rozmawiać, prywatnie także. Jesteś takim człowiekiem, który nie ma problemu z tym, żeby rozmawiać na tematy oczywiście stricte zawodowe, ale również bardzo osobiste, a ten ostatni rok czy ponad rok to był taki trudny dla ciebie czas, prawda? Trudny, musi być moja córka. Uległa teraz tej modzie i nagrywać zaczęła, jeszcze to nie poszło na antenę, podcasty. Mm-hmm. I pierwszy oczywiście nagrała statusiem. No. Mm-hmm. I namówiła mnie na takie bardzo osobiste zwierzenia. I powiedziała wtedy, wiesz, ojciec powinien napisać książkę. Ale ja powiedziałem sobie, kobito, i książkę i potem pójdziesz do księgarni i zobaczysz w tym stosie biografii przeróżnych, całą masę po 7,50, bo tego nikt nie chce czytać. Wolę rozmawiać z pięknymi kobietami na żywo. Ale wiesz co, takie biografie czy autobiografie też są fajne, albo żeby właśnie ona zrobiła z tobą książkę i przeprowadziła z tobą taki wywiad rzeka, jak to się ładnie nazywa, bo to zostaje dla potomnych. Ty masz tyle fantastycznych historii, tak, które gdzieś tam znikną, kurczę, fajnie by było. Politycznych, artystycznych. O wszystkim. Och, to już w ogóle. Więc ja myślę, że wiesz, to jest dobry pomysł i tutaj koleżanka Joanna dobrze myśli, żeby taką książkę wydać. Pomyśl. Podcasty zresztą też są absolutnie na topie, więc to jest myślę dobry kierunek. Ale wracając do tego ostatniego roku. Ja mam takiego znajomego psychoterapeuty, który ostatnio uświadomił, powiedział taką ważną rzecz i bardzo ciekawą, nad którą zaczęłam się zastanawiać. Dla niektórych pewnie to oczywista oczywistość, że żeby żyć tym, co jest tu i teraz, bo przeszłość to jest gniew, bo rozpamiętujemy i często wzbudza nas to złe emocje, a przyszłość to jest lęk i strach, bo się boimy o to, co będzie. Nie, żeby się skupić na tym, co i tu i teraz. Czy ty byś się z tym zgodził? Powiem, że tak. Przeszłość nie jest gniewem. Przeszłość jest czymś, co było, lubię to rozpamiętywać, nic złego nie ma w tym. Czasami mi skóra cierpnie, jak sobie przypomnę sytuację, kiedy było życie zagrożone w Iraku, w tym, w owym i tak dalej. O przyszłości w ogóle nie myślę. Proszę pani, czy pani wie, ile ja mam lat? Niedawno, proszę pani, okazała się taki bardzo miły artykuł w Onecie, że facet skończył 80 lat. I pomyślałem sobie tak. 8 dych dla faceta strasznie dużo, to jest ogromnie. Ale nauczyłem się jednej rzeczy dzisiaj. Żyję chwilą. Nie muszę się martwić na przykład to, że mnie walą z radia albo coś tam i tak dalej, bo mówię sobie,
No może nareszcie w spokoju usiądziesz, ale jak dzwoni telefon i dzwoni Iwona Kutyna, to wszystko zaczyna się od nowa. Nowe rozdanie, nowy początek i ty no razem ze mną, to przejdzie do historii. Ale widzisz, czyli powiedziałeś, że żyjesz chwilą, czyli żyjesz tym, co jest tu i teraz, po prostu. Teraz tak żyję, ale przeszłością wybieram najpiękniejsze kawałki. Ale wiesz co, to jest coś takiego, co zaczął mój ojciec. Mój ojciec był facetem ciekawym. Był starym szlagonem, gdzieś tam mieli jakieś majątki i tak dalej. On studiował w Petersburgu jeszcze, proszę ciebie, był elewem jakiejś tam szkoły wojskowej. No i potem pierwszy, jak gdzieś zaczęła Wolna Polska, walczył tutaj w Cudzie nad Wisłą, był artylerzystą i tak dalej. I zawsze miał ze sobą aparat fotograficzny. Słuchaj, takiego starego Kodaka, którego gdzieś odziedziczyłem po nim. Słuchaj, cała historia bitwy pod Warszawą, cała te wszystkie historyjki opisane numerkami, gdzie, co i jak. I nagle sobie pomyślałem, że w tym sensie historia jest cudownością. Rodzinna nawet. Gdzieś w jakiejś sprawie, tu się dziecko urodziło, zbudowaliśmy dom, bo potem sobie otwierasz album, radzę przegrywać zawsze Państwu, żeby z tej nowych technologii na stare warto przejść mieć albumy, bo wtedy wiesz co, wiesz po co żyłaś, wiesz co było pięknego w Twoim życiu. Jestem za tym. Ale a propos cyfryzacji, ja ostatnio też dojrzałam do tego, że kupiłam takie dwa albumy na klasyczne zdjęcia. Oczywiście. I na początek tam kilkadziesiąt dałam do wywołania, żeby je mieć, bo to kompletnie inaczej się ogląda, prawda? Jeszcze? To jest cała procedura wyjmowania, oglądania, wspominania. A wiesz co można było zrobić wtedy? To w mojej rodzinie było nagminne. Nagle dorosłym, już zacząłem oglądać album, patrzę, zdjęcia są powycinane. Wycinało się kogoś, kogo się nie chciało zachować. Ciotka ta była poskłócona, to wycinali ciotkę. To przypomina mi to, co robiły władze rosyjskie w czasach, kiedy rozpoczęła się rewolucja. To tych towarzyszy, którzy byli B, to od razu odcinali i nagle stało się Stalin stał koło tego, kogo mógł stać, a nie koło tego, który był B. No tak. No, ale to w rodzinie... Ale to jest takie powiedzenie, że najlepiej na zdjęciu, przynajmniej ja znam taką wersję, na zdjęciu z rodziną gdzieś tam z boku, żeby siebie można było odciąć, jak się nie chce przyznać do rodziny. Nie, to byłoby słabo. Mówisz? Ja nie, ja się przyznaję do rodziny. W rodzinie są zawsze... Słuchaj, ja w mojej rodzinie miałem w ogóle dziwną rodzinę. Miałem wuja, który był zresztą, och, to jest historia, szefem Spatifu przez wiele, wiele lat, tego klubu Spatif Factura. Tak nazywał się Sidorowski i on był, stąd się wziął nazwisko Sidorowski w rejsie. Też historia na inne opowiadanie od Marka Piwowskiego wiem. Natomiast drugi mój, to był tata. I słuchaj, jedni byli piłsudczykami, a drudzy byli antypiłsudczykami. I w latach 60. jeszcze prawie się nie pozabijali, jak wszyscy spotykali na jakichś imieninach. Wiesz, to się tak przenoszą te rzeczy potem w rodzinie. A to fajne, byle się nie pozabijać. Byle się nie pozabijać i ten czas spędzać ze sobą. Ja miałam ten przywilej i olbrzymią przyjemność poznać Małgorzatę, twoją żonę i wiedziałam też już od kilku lat, że zmagała się z chorobą, która no, najczęściej niestety dopada kobiety, bo też mam starą znajomą, która w wieku 30 kilku lat zmarła z powodu stwardnienia rozsiane. I przyznaję bez bicia, zresztą powiedziałam ci to poza anteną, że będę ci to do końca życia miała za złe, że mi nie powiedziałeś o tym, nie wiedziałam. A chciałem ciszy. No właśnie, i dlatego wrócę do tego początku mojego pytania. Jaki ten rok był dla ciebie? No to już ponad rok minął od śmierci Gosi. I jak z tym wszystkim sobie dałeś radę? Znaczy, domyślam się, że wiedziałeś, że to idzie w tym kierunku, no bo to jest jednak bardzo specyficzna choroba. I widziałeś, co się dzieje z Gośką. Czy można się w jakikolwiek sposób na to przygotować? Nie. Powiem ci tak, kiedy poznałem Małgośkę, to już było prawie 30 lat temu, to jeszcześmy nie byli razem blisko, przy mnie dowiedziała się, że ma stwardnienie rozsiane. Ona była dużo młodsza ode mnie i pamiętam, wtedy porazłem ze sobą sam do lasu, chodziłem, czy ja mogę się z nią związać, czy dam radę. Czy to udowam, czy udźwignę, to różnica wieku. To oczywiście ja byłem starszy od niej, ona odeszła szybciej, to wszystko się zmieniło. Ale powiem ci, że to jest ciekawe zjawisko i coś, czego... O czym chcę głośno wszystkim ludziom powiedzieć. Jest ciężko. Conocne wstawania, mycia, wynoszenia, bo ona już była niepełnosprawna. Nie chciała mi do żadnego domu oddać, musiała być ze mną na chwilę, a potem wracała do domu. I pomyślałem, Boże, jak się wreszcie skończy, już nie dam rady. Jak się skończyło, to sobie myślę tak. Boże, chyba bym wolał, żeby było dalej tak, ale żeby była. Bo wtedy się wydaje, że nie podołasz fizycznie.
ale podołałem. I teraz chciałbym móc znowu podołać fizycznie, bo pustki nie jestem w stanie wypełnić. Mhm. Nie ma do osoby, nie ma punktu odniesienia, nie ma rozmówcy, nie ma czułości, nie masz kogo trzymać za rękę, jak się kładziesz do łóżka i tak dalej, i tak dalej. To jest tak, pamiętać, że trzeba naprawdę bardzo mocno trzymać związek, jak tylko można, i nie rozwiązywać go, bo potem nie odbuduje się już takiego samego, nie nawiąże się tego samego, bo już będzie inaczej. Mm-hmm. Co ci w pamięci najbardziej zostanie właśnie z waszych relacji, z waszego związku, z waszego trzymania się za ręce, wyrażania emocji, spędzania czasu razem, awantur, bo na pewno też takie były jak chyba w każdym związku? Prawie nie. Prawie nie? Nie, czasami trzaśnięci drzwiami wysiadałem i na przykład jak ona prowadziła samochód, a to ja wysiadałem pod światłem i dalej z tobą nie jadę, już nie mogę, ale to są drobne sprawy, one się nigdy nie kończyły inaczej. Były spory, ja się uczyłem odmienności i przez lata, bo jak jest kobieta tyle młodsza, to wiadomo, że trzeba. Ale wiesz, czego najbardziej brak? Czegoś, co jest taką sumą sum. To jest ciepło, które wynikało z kontaktu codziennego. Jak stawałem koło niej, na spacerze, na obiedzie gdzieś, to czułem, że mam przy sobie osobę, przed którą nie mam żadnych tajemnic. Myśmy między sobą nie mieli żadnych tajemnic. Ani i pełną wspólnotę finansową, miłosną, zawodową. Wszystko było naraz, razem. I w momencie, kiedy to się kończy, to się nagle okazuje, że... No i tak ma 80-letni mężczyzna, że powinien nauczyć się żyć sam. A ja mam trzy psy i w związku z tym one mi pozwalają przetrwać. Ale wiesz, to też warto rozdzielić, że sam nie znaczy samotny, prawda? Bo życie samemu nie zawsze oznacza samotność, bo można być samemu nie z własnej woli, ale jednak i gdzieś się w tym odnajdywać, ale nie być samotnym, bo mimo wszystko ma się w otoczeniu przyjaciół, rodzinę. Ale dzieci, i tak dalej. Wnuki, w ogóle tym się żyje. Ale widzisz, zawsze w życiu ja miałem tak, że była jedna osoba, jeden punkt odniesienia. To jest punkt odniesienia we wszystkich sprawach. Jak tracisz punkt odniesienia, to tracisz busolę, nie wiesz, gdzie jedziesz. To jest, to rok mija teraz, jak ona odeszła i co, tak właśnie myślę, i mówi mi mój taki lekarz, ja wylądowałem u psychiatry w ogóle po tym wszystkim, powiedział mi jedną rzecz, to pani doktor powiedziała, musi pan pozwolić jej odejść, bo jak pan ciągle tak to działa, rozpamiętuje, ciągle o tym myśli, stawia obrazki, to ona ma prawo, powinna wreszcie panu od pana odejść i żyć swoim życiem w tamtym życiu. Ja w to głęboko wierzę. Mm-hmm. Ale myślisz, że jesteś takiego, że udaje się faktycznie odciąć od tego, znaczy wspominając absolutnie cały czas, ale jakby zamknąć, może nie odciąć, zamknąć pewien rozdział i iść dalej. Czy ty już jesteś na takim etapie? Nie, ale dlatego, że nawet nie wiem, gdzie, dokąd chcę iść. Mm-hmm. Nie mam pojęcia. Natomiast uczę się jednej rzeczy, nie boję się śmierci. Znaczy wiesz, to jak się ma 8 dych, to już właśnie tak co ja sobie myślę, no, nie będę brał kredytu na 20 lat, bo mi nikt go nie da, może to już inna perspektywa. W związku z tym no, uczę się żyć dniem codziennym, ale wiesz co ci powiem, ale czasami jak się rozglądam wokół i sobie myślę, ile rzeczy mógłbym zrobić jeszcze zawodowo, to sobie myślę, tak źle się dzieje w współczesności, a w Polsce chyba szczególnie, że się nie bierze pod uwagę w sprawach zawodowych, szczególnie w mediach, ludzi starszych. Znaczy jak znikają z telewizji różnych komentatorzy wiekowi. W Stanach pełno ich jest. Dojrzałość jest na wagę złota, tak. Nie, no ostatnio miałem przyjemność wystąpić przedwczoraj w Polsacie, w mojej ulubionej dyscyplinie zmotoryzacyjnej i poczułem się, że jeszcze mogę działać i że jestem potrzebny. Wierzę głęboko, że powinniśmy się my wszyscy razem rozejrzeć, bo to jest ciekawe źródło, punkty nawet takiego odbicia się, lustra. Młody powie coś, starszy powie coś, z tego wybieramy średnią. Stara sprawa. Tak po prostu była kiedyś w rzemiośle. Był szewc, miał uczniów. No i prawda, szewc był, byli razem, powoli się potem zamieniali rolami, szewc odchodził i uczeń stał się za chwilę znowu tym starszym. A u nas to zostało złamane w mediach, w mediach szczególnie.
No, co mogę powiedzieć? Mogę się tylko i wyłącznie pod tym podpisać, ja dziękuję, bo faktycznie... Ja ci dziękuję, bo złamałaś tę prawidłowość i zaprosiłaś dziecka do łóżka. Poza tym ty ciągle podkreślasz, że masz 80, jak ja patrzę na ciebie, to ja mam wrażenie, że masz 20 mniej, bo jesteś tak energetycznym, cały czas właśnie pragnącym pracować i coś robić i działać facetem, że no, w życiu, myślę, ja i widzowie by nie powiedzieli, że jesteś w takim, a nie innym wieku, więc najważniejsze jest to, co siedzi nam w głowie, co siedzi nam w duszy, co siedzi nam w sercu, jak my się czujemy, prawda? Sami ze sobą przede wszystkim. Ostatnio moja córka powiedziała mnie tak. No przestałbyście wyjść oglądać za dziewczynami, ciągle masz pstro w głowie. A ja po prostu zapytałem mojego pana psychiatry, psychologa i mówię, że tak moja córka powiedziała, a on mówi, a po co się pan ogląda? Ja mówię, bo kobiety są piękne. A za facetami się pan też ogląda? Ja mówię, też się oglądam. A za samochodami ładnymi też. Po prostu pan lubi piękno. I do tego trzeba, na tym chyba trzeba bazować, moim zdaniem. No zdecydowanie, jeżeli się używa takich argumentów, jak najbardziej. Ale właśnie, mówisz o tej pracy i o tym, że ty też masz takie poczucie, że mógłbyś więcej, mógłbyś bardziej. To nie jest tak, że przychodzi taki moment, że się jest zmęczonym tym, co się robi? Czy w twoim przypadku to jest taki olbrzymi przywilej, że wykonujesz zawód, zresztą ja mam podobnie, który sprawia olbrzymią przyjemność i którego ciągle czujemy niedosyt? Ja ci powiem tak, ja jestem, czuję się zmęczony tym, czego nie robię. Znaczy, jeżeli nie robię, to czuję się zmęczony. W momencie, kiedy tak jak wczoraj byłem w Polsacie, newsach, u pani Gozdyry, jak teraz z tobą rozmawiam, to ja dostaję takiej energii, bo to był sens mojego życia zawodowego. Od roku 1968, no. Jeżeli fizycznie dajesz radę, to psychicznie musisz nadążać. Nie można tego przerywać. Od 68? No. Gdzie wtedy zacząłeś? W dzienniku telewizyjnym. Miałem to ogromne szczęście, bo byłem asystentem na Wydziale Dziennikarstwa. Wczoraj na przykład spotkałem na obiedzie Jacka Żakowskiego. I mówię, Jacek, ty jak się trzymasz? Mówi, no dobrze, ja mówię, słuchaj, bo ja byłem jego profesorem. Ja byłem wykładowcą na uniwersytecie, gdzie chodził Jacek, to już wtedy aż tak się porobiło. Ja mówię do Jacka, właśnie zobacz, to są takie rzeczy, które się po prostu nagle nie mieszczą w głowie. Po tylu latach spotykamy się razem, Jacek w pełni sił, ja ciągle jeszcze też mam ochotę coś popracować, co ja myślę, nie róbmy cezur wiekowy, róbmy cezury ewentualnie jakościowe, bo jeżeli ktoś jest do czegoś może się nadawać, to ja w radiu u siebie mam taki problem też, bo im kiedyś szefowi powiedziałem, ja mówię, proszę, przestań mnie traktować jak dziadka, dlatego że ciągle mi się wydaje, że nawet nie pytać takiego faceta o zdanie, dobre czy złe, jest szkodą materialną, no bo nie musisz robić tego, co ja uważam za stosowne. Mhm. Ale zapytać faceta, który pracuje w dziennikarstwie już tyle lat, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy nie, czy... No to moim zdaniem to jest taki... Właśnie, ciekawe jestem, jak zapytać tych młodych ludzi, jakie mają wzorce i czy mają jakieś swoje ideały, do których próbują dążyć ludzi, którzy w mediach pracują, prawda? Dla mnie wzorcem, jeśli chodzi o radio, w którym jestem, był Michał Figurski, bo to był facet niewiarygodny. Miał taką wizję, szalony, jak każdy zresztą oryginał, miał różne swoje przygody życiowe. Ale któż ich nie ma, jak się przeczyta nawet dzisiaj, jeden z księży powiedział to niedawno przy dyskusji o papieżu. Czy ktoś widział świętego bez grzechu? No nie ma takiego. No nawet apostołowie robili grzech. Michał też miał swoje grzechy, ale talent przeogromny. Zdecydowanie. No i nadal robi to, co kocha i tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, nosi go bardzo. Ale zapytałam o ten 68, bo tak sobie pomyślałam, że zrobię ci taką małą niespodziankę i cofniemy się w czasie, może nie do 68 roku. Bo ty jeszcze ciebie nie było dziś. No jeszcze chwilę, to będzie potrzeba było kilku lat, żebym się pojawiła. No i w każdym razie znalazłam taki fragment, który... utworu, który nie wiem dlaczego, ale co jakiś czas wpada mi do głowy i nie mogę się od niego uwolnić. To ja bardzo poproszę reżyserkę o fragmencik i zaraz się do tego odniesiemy. Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka oraz gry to my. Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. No były, sport, były, były. Oraz gry to my. O, to ty. Ja, no, nie, pamiętaj, że ten cały świat wokoło
żona tylko sportem bawi się. Co ty wiesz, jaki sport, to muzyka liczy się. Tylko Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i ty. Najgorsza piosenka, nie najgorsza. Nie, no ta piosenka była genialna, po prostu ona była genialna, jak ja znalazłam ją wczoraj w internecie, mówię, kurczę, no chcę ci to pokazać i przypomnieć, bo też znalazłam fragment, złej jakości oczywiście, ale fragment, bo to była piosenka, która była w czołówce programu Jarmark, dla tych, którzy nie pamiętają, albo jeszcze wtedy się nie urodzili. To był kultowy wręcz program, który cała Polska oglądała. Wiesz, jakie miała oglądalność? Pewnie 100%. 83%. No. To jest w ogóle szok. Inne czasy. Inne czasy, ale też jak znalazłam właśnie fragment tego programu, gdzie wy tam we trzech jesteście w studiu i tam była jakieś domino rozłożone, które próbowaliście tam się zajmować. Tam to nie wychodziło, to układanie i tak dalej. I pomyślałam, kurczę, jak na tamte czasy, z jaką lekkością, łatwością, taką swobodą fajną wyprowadziliście ten program i robiliście to wszystko. Tam nie było żadnego nadęcia, to było bardzo naturalne. Ta kamera za wami chodziła, to dzisiaj się takich programów nie robi. Aż byłam zdziwiona, wiesz, na korzyść absolutnie. Wiesz dlaczego? Może dlatego, że to był czas, kiedy skończył się stan wojenny. Kiedy ludzie sami trochę odetchnęli i telewizja pozwoliło na takie szaleństwa. Nie wiem, czy wiesz, że wtedy nawet była taka historia, że zostaliśmy zaproszeni do KC. No, ale chłopaki nie poszli. Ja poszedłem sam do Leszka Millera, który wtedy odpowiadał w KC za sprawy młodzieżowe. Jesteś pierwsza osoba, której to mówię. Nie powtarzam tego. No i bo tak rozumiem, no wiecie, może by tam jednak jakoś wprząc to w politykę tutaj, żeby młodzież organizować i tak dalej. Powiedział tak, przekażę kolegom, koledzy, a spadajcie w cholerę, na tym się skończyło. Żadnych takich. Były takie rozmowy nawet. No i muszę ci powiedzieć, że to było wtedy tak, że partia chciała to wykorzystać, wiesz, żeby był taki ogromny, popularność była tego. No ale wiesz co, polityka u nas, w programie, Jarmark. Ale skąd w ogóle, jak się zrodził pomysł na powstanie? Na korytarzu. Na korytarzu szedł z Krzyśkiem chyba rzeczy z Wojtkiem Pijanowskim w telewizji i spotkaliśmy szefa, nie pamiętam kto był wtedy szefem dwójki i mówił do nas tak, chłopaki, wiecie co, zrobilibyście coś razem, tak, ty od tego, siądźcie sobie, wpadnijcie jutro o 10, to może coś zrobicie. No i to byśmy przyszli, a kiedy, no mamy taki czas w poniedziałek, wiesz, na dwójce od 8 to tam dalej, macie coś, no mamy. No i tak się zaczęło, no to nie było żadnych tam przetargów, co, myśmy weszli na studia tak, no bam, tak. W zasadzie takiego. Ale mieliście ruchu. Tą cudowną lekkość i nie wiem, jak dobrze znaliście się wcześniej, no bo na antenie to fajnie grało między wami, no, a jednak stworzyć duet czy trio, to wiem, o tym nie jest łatwa rzecz, naprawdę. A zawsze było tak, że oni we dwaj byli bliżej siebie, Wojtek z Krzyśkiem i to zresztą było na antenie, bo oni zawsze ze mnie robili kozła ofiarnego. Wypychali mnie gdzieś tam, albo ja zacząłem coś mówić, a oni postrzelali zupełnie inny tekst, bo program był na żywo, pamiętajmy. Wtedy program na żywo, to było ryzyko cenzury ogromne. Co tam oni palną? No ale co mogliśmy palnąć? No myśmy chcieli się bawić. Ale tam kawałek świata też pokazywaliście. Tak, ale było to śmieszna rzecz, ponieważ nie wolno było pokazywać Stanów Zjednoczonych. Tak, mogłaś pokazać wszystko, amerykańskich samochodów nie było, tylko były na przykład australijskie i w ogóle i tak dalej. Pamiętasz taki genialny przebój, to był We Are The World. Tak. To w ogóle coś, jeden z największych wydarzeń, moim zdaniem, w muzyce. No i przywiózł to Krzysiek, czy oni obaj zresztą przywiózł skam tę piosenkę, ten teledysk cały. No i w telewizku się okazało, że ten cenzor musiał to obejrzeć. Obejrzał, powiedział, chłopaki, nie przejdzie. Znaczy, same flagi amerykańskie są. No to przecież Krzysiek siedział całą noc i wycinał te flagi amerykańskie. To był warunek, żeby to mogło pójść na antenę. No. Poszło. No. Ja pamiętam ten program, jak byłam gówniarą, że tam chyba jako pierwsi puściliście, to musiało już być po tej cenzurze, bo wydaje mi się, że to było u was w programie właśnie wieczorem, Thriller, teledysk Michaela Jacksona. Ja się bałam go oglądać i się pod kołdrą chowałam. Tak, tak, pamiętam, to pierwsze, to było absolutne wydarzenie, wiesz. Oni mieli fajne wejścia w Cannes, nie na filmówce, tylko na festiwalu, targi piosenki. Czy jakiś multimediów, już nie pamiętam, tak.
tak. Zawsze przywozili coś w kieszeni. Słuchaj, to były piękne czasy. Jak ja pracowałem w dzienniku telewizyjnym, a byłem od wypadków i od teledysków, które trzeba było robić. W związku z tym, jak ja robiłem tak, sam to filmowałem, sam to montowałem, wtedy jeszcze, już cyfrowo. Nie, jeszcze filmowo, jeszcze taśmie filmowej. I wiesz, co się robiło? Brało się muzykę, którą się chciało z półki. O to wezmę. Albo przegrywało z radia. Nie istniały problemy praw autorskich. Mogłaś każdą. Ja dziś pamiętam taki genialny teledysk z Nowego Jorku z Frankiem Sinatra. No po prostu dziś jak to oglądam, to sobie myślę, no proszę bardzo. Mm. A jak w ogóle patrzysz na to właśnie, co się dzieje dzisiaj z mediami? No, tyle lat pracujesz w nich właśnie, głównie w telewizji, ale nie tylko. Czasy się zmieniły, tak jak wspomniałeś na początku. Twoja córka Joanna wzięła się za robienie podcastów, co już jest od kilku lat czymś absolutnie normalnym dzisiaj. Nie wiem, my jesteśmy w sieci, ale można nas oglądać wszędzie tak naprawdę. Czy to jest taka, według ciebie, taki kierunek, który będzie, czy ta telewizja się ostanie? Ale widzisz, to jest tak samo jak z książkami. Nie? No nie, no teraz książki, rynek księgarski rozwija się fantastycznie, że radio nie będzie i ta radia są, mają swoje fantastyczne wejścia. Nie, to są tylko moim zdaniem chwilowe takie trzęsienie ziemi, a potem obie strony, na przykład i wideo, czy film, już nie będzie filmu. No, za chwilę nie będzie aktorów, bo sztuczna inteligencja przejmuje wszystko. Proszę bardzo, jakby się okazało, że nagle młodzi aktorzy zostali wciągnięci do seriali i tworzą się nowe talenty. Nie. Wszystko jest okej. I na wszystko jest miejsce i przestrzeń. Oczywiście. I na programy motoryzacyjne też. Wiesz co, ja odszedłem od tego świadomie, nie będę mówił dlaczego, ale miałem taką propozycję, pamiętam, bardzo się spotkało to z bardzo złym przyjęciem środowiska dziennikarskiego motoryzacyjnego, że stałem się twarzą jednej marki i zacząłem wprowadzać nowe technologie swoją twarzą. I powiem ci szczerze, jestem z tego dumny, dlatego że jak gdzieś oglądam się za hybrydami, za różnymi technologiami nowymi, to wiem, że byłem jednym z pierwszych. Bo ludzi uczyłem czegoś, wprowadzałem to. Nie wiem, czy bym chciał się robić programy motoryzacyjne, bo jakbyśmy robili program, na przykład Automoto Fan Club w dwójce, czy Pasjonaci z moim synem, to było to... Mało tego, byśmy wprowadzali całą masę nowości. Teraz tych programów motoryzacyjnych jest taka ilość, że trzeba robić coś. No tak, ale uczyłeś ludzi, opowiadałeś ludziom o motoryzacji, ale czy masz takie poczucie, że udało ci się i czy miałeś taką misję i taką potrzebę, żeby uczyć ludzi, bo też nieraz, kiedy w innych okolicznościach o tym rozmawialiśmy, uczyć tej kultury jeżdżenia, bo ja to zawsze, jak się spotykaliśmy, to narzekałam, jak my Polacy strasznie jeździmy i tu pewnie się zaraz wyleje na mnie, ale jednak, a ty zawsze pamiętam, broniłeś, mówię, nie jest tak źle, przecież potrafimy. Tak zawsze apelowałeś, że bądźmy pozytywnie nastawieni. Jakie masz dzisiaj spostrzeżenia na ten temat? Niedawno byłem zaproszony na kongres jakiś taki motoryzacyjny, bardzo poważny. Nadęci, łysi panowie siedzieli i debatowali nad tym. I kiedy ja wyszedłem, przyszła moja kolej, to wprawiłem ich w osłupienie, niezłą konsternację. Mianowicie panowie, powiedziałem tak, 30 lat się co najmniej, albo i więcej, 40 zajmuję sprawami motoryzacji. Sprawą bezpieczeństwa poświęciłem całe moje życie. I mogę powiedzieć jedno, że poniosłem totalną klęskę, ponieważ ciągle mi się wydawało, że jak będę tyle gadał w tej telewizji, będę robił filmy, będę to, tamto, już mam to i owam, to będzie lepiej. Nie jest lepiej. Wiesz dlaczego? Że nie wystarczy gadać, tylko sprawa bezpieczeństwa na drodze jest rezultatem ogromnej ilości czynników. Aż się z wrażenia zakasłałem. Woda jest jak to się nie da, się... to już nie ma co. I dziś na przykład, wczoraj rozmawialiśmy na ten temat w Polsacie i powiedziałem wtedy tak, że dzisiaj władza wprowadziła ogromne kary wysokie za przestępstwa drogowe różnego rodzaju. Ja byłem temu przeciwny i pamiętam, jak rozmawiałem przepraszam, z ministerstwie na ten temat, ja uważałem, że władza powinna wyjść i powiedzieć ludziom, słuchajcie, nie będziemy was karać, ale zacznijcie sami, z siebie, a oni poszli w drugą stronę. I dzisiaj myślę sobie, że
Oba te kierunki mają sens. Musi być wysoka kara, a z drugiej strony musi być edukacja, edukacja. Jak ja mówię edukacja, to ja mówię, za 10 lat. Ja mówię, za 10 lat twoje dziecko będzie miało 15 na przykład. Mm-hmm. I to już będzie się interesował. Ogromnie złożony problem, ale ja twierdzę, że Polacy są bardzo dobrymi kierowcami. Czy są jeżdżą bezpiecznie? Tak, jeżdżą bezpiecznie. Paru wariatów na drodze jest takich, którzy psują tę całą opinię. Zobacz, to są tylko procesy. To na Sokratesa na ulicy była historia, gdzie facet zabił tu. I druga rzecz, jak tacy kretyni, jak ten Frog słynny, wyjeżdżają na drogi, to oni powodują stan napięcia, bo już jak taki facet jeździ tak, 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 to już się inni, udziela się innym. Już się boją, albo się udziela, albo się przestraszą, albo wyprowadzać z równowagi. I to myślę, ale to jest proces złożony, nie jest źle. Mhm. Nie jest źle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. No to jeszcze na koniec jedna kwestia, może trochę niezwiązana z tym, o czym rozmawialiśmy do tej pory, a może jednak, bo głównie kojarzony jesteś z motoryzacją, ale ogólnie pewnie sport jest ci bliski. No i wszyscy teraz żyją historią Dawida Kubackiego, który przerwał tak naprawdę udział w skokach i w tym sezonie i powiedział nie, bo muszę być przy swojej żonie, która ma poważne problemy zdrowotne. No i też trochę w kontekście a propos Gochy, o której rozmawialiśmy wcześniej. Jak myślisz, jak ty to czujesz? Czego człowiekowi w takich momentach najbardziej brakuje? Czy takie wsparcie, nie wiem, kibiców, fanów, to jest coś, co dodaje? Czy to jest takie poczucie, że chce się zamknąć, odciąć, zostawcie mnie, chcę być sam. Każdy ma zupełnie inny stosunek do tego, w zależności od tego, jakim jest człowiekiem w środku. A jakim są ludzie popularni, tego nie wiemy, bo taka sytuacja dopiero pokazuje, jak to wygląda. Powiem ci jedną rzecz tylko, która mnie ogromnie mnie zbudowała. Mianowicie koledzy jego z tego konkursu skoków narciarskich zagraniczni po prostu zachowali się fantastycznie. Naprawdę ciepło, jakie okazali. Mało tego, samo zainteresowanie pokazało, że jesteś w rodzinie. To nie jest tak, że ci bijemy na skoczni gdzieś tam, ale kiedy przychodzi moment, jesteśmy razem, pomagamy sobie. Kilka ciepłych słów zawsze wystarczy. Uwaga, żeby nie było czuć, że to jest pod publiczkę robione. Ktoś musi poczuć, że to z serca idzie, że to jest naturalne. I ja myślę, że Kamil to poczuł. On zresztą sam zachował się fantastycznie. I pomyślałem tak, trzymam za niego kciuki, bardzo za niego trzymam kciuki. Poza tym pokazał, jak bardzo ją kocha i jakim jest to fajnym małżeństwem. A to, jak żeśmy zaczęli dzisiaj naszą rozmowę, legło u podstaw naszego spotkania, żeby powiedzieć ludziom, dbajcie o swoje związki, jakie by one nie były, małżeństwa, związki, takie, owakie. No tak, ale czy miałeś wcześniej takie momenty w życiu, że na przykład analizowałeś na jakimś etapie życia na przykład swoje związki, że przychodził taki moment, stwierdzałeś, kurczę, coś jest nie tak i muszę coś zrobić, żeby to ocalić i żeby to poszło w trochę innym kierunku, bo gdzieś się zapędziliśmy i to nie jest tak, jak być powinno. Wiesz co, jak patrzę na mojego syna, patrzę na moją córkę i na siebie, to my jesteśmy oboje w tej rodzinie osobami, które dojrzewały bardzo późno. Jak ja się urodziłem, mój ojciec miał prawie 60. Wiesz, i widać to po mnie też. Ja na dobrą sprawę stałem się mężczyzną jakimś takim bardziej zbudowanym już w sensie wewnętrznym po 50. I tak na dobrą sprawę biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny właśnie od tego czasu, od 40 mniej więcej, kiedy widziałem, że jest inaczej. Ale powiem ci jedną rzecz. Ja z Małgośką i powiem ci to. Mogę to powiedzieć chyba. Byłem 30 parę lat, zawsze uważany byłem za tak zwanego babiarza, że kochałem kobiety, lubiłem otaczać się pięknymi dziewczynami, co chwilę zakochiwałem potem i tak dalej, i tak dalej. So, ja 30 lat z nią byłem i nigdy w życiu nawet nie zauważyłem innej kobiety w sensie dotyku, myśli, że mógłbym ją zdradzić. I to jest rzecz, z której jestem dumny, wiesz? A może nawet nie jestem dumny. Chcę tylko powiedzieć jedno, że to jest rezultat wielkiej miłości. Mm-hmm. Ja nie musiałem z sobą walczyć, żeby jej nie zdradzić, tylko po prostu było to naturalne, sam we mnie zazwyrastało. Wiesz, mnie się takie związki kojarzą z takimi
kilkoma oczywiście słowami, albo może dużo więcej można by ich dodać do takiego worka, który świadczy o tym, że związek jest udany i szczęśliwy, że jest ta szczerość właśnie, o której mówisz, i jest szacunek. Jeżeli szanuję drugą osobę, to nie zrobię jej żadnego świństwa po prostu i nie wywinę numeru. To, że nie wiem, właśnie, tak jak mówisz, byłeś postrzegany, czy jesteś jako osoba, która zwraca uwagę na piękno, czy że komplementujesz kobiety, no to jest absolutnie coś naturalnego, wydaje mi się. Kiedy byśmy mieszkali na Ursynowie, jakieś Kasanowa z Ursynowa, bardzo wiele. Bo rzeczywiście był to okres takiej zmuszonej działalności, powiedziałbym, podrywaniu kobiet, fascynacji. Ciągle kobiety odgrywają moim zdaniem bardzo wielką rolę, inaczej niż kiedyś, ale w sensie partnerstwa, ciepła, tego, czego najbardziej potrzeba człowiekowi w każdym wieku, wiesz? I to jest chyba najważniejsze. Pytasz, myślę, powiem ci tylko jedno, że jak patrzysz na związek dwojga ludzi, to jest koło i to jest koło. Ty jesteś jedna osobowość, druga. I teraz pytanie jest takie, one się schodzą. Pytanie, jak daleko te dwa koła pokryją się wzajemnie, zostawiając sobie niepokryte części swojej własnej indywidualności. Ja powiedziałem kiedyś Małgosiu, chciał, żeby on się zakrył całkowicie. Żeby było jedno koło z tego. Czy było, nie wiem, bo może ona miała jakieś też swoje inne życie. Ona była policjantką, pamiętaj. To jest policjantką, nigdy nie wiadomo. Ale jednak wydaje mi się, że ja się nie bałem nigdy wspólnych rachunków, wiesz, wspólnych kredytów, czegokolwiek innego, wiesz, konfliktów rodzinnych. Wszystkośmy mieli własny sejm domowy, wieczorami siadaliśmy, rozstrzygaliśmy. To się dało nam. Mhm. I to leży u podstaw takiego udanego związku? Chyba takie dwie połówki muszą na siebie trafić. A drugie. Tylko kiedy się orientujesz, że to jest ta druga? Ja nie wiem, to chyba latach, nikt nie wie. Co? Wcześniej. Nie, wcześniej już wiedziałem. Natomiast myślę sobie, że każdy człowiek ma taką szansę. Ale żebym był taki mądry, żebym powiedział, jak to zrobić, mogę tylko powiedzieć, życzę wam, żebyście byli otwarci na drugiego człowieka. I żebyście więcej dawali, niż brali. I że bardziej żebyście słuchali, niż gadali. Mm-hmm. A w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że jesteśmy, może też generalizuję, ale jednak większymi egoistami, skupiamy się chyba za bardzo na sobie, a nie na tej drugiej. Nie chcemy słuchać. Zobacz. No. O, ze słuchaniem to my już nie w ogóle mamy. Nie chcemy słuchać drugiego człowieka, tylko nawija. Mm-hmm. To najlepszy jest przykład w programach politycznych TVN-u na przykład. Szczególnie tam, jak jest te spotkania polityków w niedzielę rano. Po prostu, co tam się dzieje? Nikt nie słucha drugiego, tylko musi swoje wypowiedzieć. Tak. Przekaz dnia musi pójść. Tak. Jak przekaz dnia pójdzie, to będzie. Ale wspomniałaś o tym, że właśnie te dobre relacje z kobietami uważasz, że masz. No nie wiem, czy mam. Bardzo doceniam, że chciałbym mieć. I bardzo je doceniam. Ale na przykład, wiesz, no, ze swoją córką Joanną, wiesz, mam wrażenie, że znacie się jak łyse konie, jak bardzo to się mówi, bo i razem pracujecie, no i prywatnie też na pewno dużo czasu spędzacie razem. I mam takie poczucie, że ta relacja wasza jest naprawdę fajna, biorąc pod uwagę, jak słyszę, jak ona się nawet zwraca do ciebie, czy ty do niej. No. To ja ci powiem, z nią to miałem całe życie zabawne historie. Mianowicie, kiedy był jarmark. Ona była gówniarą wtedy jeszcze, ale taką nastolatką. I wyjeżdżaliśmy raz czasami na jakieś takie spotkania z widzami i tam dyskoteki wieczorem. Ja tańczyłem z moją córką. Wtedy szły listy do prasy o telewizji, że Żyntarski podrywa nastolatki. Mało, całuje się z nimi na parkiecie. Słuchaj, i teraz jak idę z Jaśką do restauracji, siadamy oboje, to jeden z pierwszych, patrzy jak kelner patrzy. Starszy pan z młodą dziewczyną. Ja mówię, czy mogłaby pani mojej córce podać to i to? I natychmiast sytuacja robi się jasna, spokojna, nie ma niedomówień. No to ciekawe, dlaczego od razu zakładają, że musiałeś przyjść jakąś partnerką, a nie córką. No takie są przykłady dookoła. No. Zobacz, kaszyk kolegów różnych z mediów, aktorów i tak dalej. To powszechne. Masz jakieś takie wspomnienia związane z pracą, które jakieś takie kluczowe momenty, które gdzieś tam co jakiś czas wracają, myślisz sobie, a to był przełom. To było ważne wydarzenie, które wpłynęło na ciąg zdarzeń i doprowadziło do miejsca, w którym dzisiaj jestem. Oczywiście. Pierwsze, jak mnie wywalili z telewizji w 1991 roku, dyscyplinarnie zresztą, za kryptoreklamę to się nazywało wtedy. Tylko nie mów za co, bo zaraz mnie wywalą za jakieś kryptoreklamy. Nie, nie prawda. Po prostu pokazywaliśmy wtedy nieżyjącego już Mańka Bublewicza, że rajdowca naszego, z tymi wszystkimi reklamami. A, no tak.
No i oczywiście przyszli panowie, no nie, nie można. Wywalili mnie, bo szczekali inni na objęcie tego programu. Nieważne nazwiska, nieważna sprawa. I wtedy pamiętam, że kazały się artykuły dwa w gazetach, między innymi taki Agnieszki Kublik w Wyborczej, jak można było za to wywalić, a potem innej pani, już nie powiem, która mnie atakowała. I wtedy zrozumiałem jeszcze jedną rzecz, jak bardzo istotną historią jest zachowanie twarzy, żeby, bo przylgną do ciebie często tego, takie historie, i zawsze uważali mnie, poza tym, że jestem agentem, tajnym współpracownikiem. To zawsze tak było i teraz, jak to opadło ze mnie wreszcie, kiedy się wszystko otworzyło, no to, ale po co były te nerwy? No ale tak się, i to były takie rzeczy. Drugie zawodowe, kiedy Maciek miał wypadek, mój syn, i przestaliśmy robić bardzo popularny program Pasjonaci w Polsacie. I potem, no i potem zaczęłam moją przygodę, naprawdę życiową radość z radia. I powiem ci, całe życie o tym marzyłem, żeby najpierw była telewizja szalona, po prostu obłęd, przygoda, a na stare lata radio, bo radio daje takie wyciszenie, troszkę pogłębienie czegoś, no. Radio, ja zawsze powtarzam, też będąc w radiu, że radio działa na wyobraźni. Zawsze działało na moją, odkąd byłam dzieciakiem. Wychowałam się na tych wszystkich polskich programach radiowych, no bo wtedy komercyjnych nie było. I że to jest coś absolutnie wyjątkowego, czego żadne inne medium nie daje, prawda? Kiedy siadasz przed tym mikrofonem, zakładasz słuchawki, włącza się ta czerwona lampka, masz naprzeciwko siebie rozmówcę, z którym chcesz sobie fajnie i ciekawie, często intymnie porozmawiać i jesteście tylko wy i te mikrofony. Jest to tak, że myślę, że dzisiaj to chyba najbardziej chciałbym na przykład z tobą zrobić program radiowy nocny. Mm-hmm. Taki gdzieś od 23:00 właśnie, kiedy różne tematy trudne można poruszać. Nie skandaliczne, trudne dla człowieka. To był chyba znikający punkt. Chyba ten film Kowalski tam uciekał. I pamiętasz, że był taki jakieś radio, taki czarny redaktor siedział i cały czas opowiadał o tym wyścigu, tego ucieczce, tego Kowalskiego, i on miał tak niewiarygodny wpływ na całą Amerykę, która słuchała tego, co się z tym Kowalskim dzieje. I to jest cudo, że w radiu możesz wpływać w danym momencie na człowieka, do niego mówić. Telewizja już jest inna, bo musisz mieć ten obrazek i musisz mieć, a tu jedziesz sobie samochodem i możesz do człowieka mówić. To jest genialne. Tak, zwłaszcza nocą i też jeszcze często, teraz chyba się już raczej od tego odeszło, czy odchodzi, z udziałem słuchaczy, którzy dzwonią też, prawda, i słuchaj, z tobą rozmawiają. Pamiętam, kiedyś miałem taką historię, radio kierowców uruchomiło takie rozmowy, no, radio kierowców nocą. Ja pamiętam, wracałem z Torunia i jechałem tam drogą, którą oni przybudowali, i ten nieżyjący już kolega rozmawiał z jakimś minister i tak, zbudowaliśmy drogę, teraz już spokojnie między Toruniem, a tam, prawda, Płońskim jedzie się normalnie, no złapają za telefon. Dawaj tego ministra od razu. Na żywce wie, panie mistrze, jadę tą drogą. Cholera mnie bierze, bo są same dziury. Gdzie pan? No jak to niemożliwe? Ja tam byłem wczoraj, ja wiem, ale wczoraj, a dzisiaj znowu są dziury. I to fajne, że muszę zareagować natychmiast. Mm-hmm. No, więc tylko musi być przestrzeń na to, prawda? No musi. No, tylko teraz pytanie, czy ktoś się odważyłby na coś takiego? Boję się, że nie. No. Żałuję ogromnie, bo bym chciał to robić. Mm-hmm. Wiesz dlaczego? Może się szefostwo radiów, może się boi z jakiejś wpady. Ja ostatnio miałem taką rozmowę i to jest śmieszna rzecz, słuchaj. Zdarzyła się historia mianowicie z tym molestowaniem przez mężczyzn kobiet. I te wszystkie te historie się zdarzyły. Ja zadam takie pytanie. Jak może być taki znany aktor, który ma dzisiaj 85 lat, pociągnięty do odpowiedzialności, że 60 lat temu molestował jakąś dziewczynę, i zadałem tylko takie pytanie. Kurczę, co ja robiłem 60 lat temu? I zacząłem się już bać. I wybuchła bomba. Nic więcej nie powiedziałem. Myślę, Boże, jakie to wszystko się czułe strasznie, żeby komuś nie dopiec, żeby nie dotknąć wrażliwego tematu. Ale jeżeli dotykasz wrażliwego tematu w dobrej sprawie i masz dobre intencje, to dlaczego nie?
Tak, czy zadając pytanie, nie generujesz od razu, nie wiem, swojej tezy, prawda? No nie stajesz po żadnej ze stron, tylko rzucasz hasło, prawda? A to, co zrobią z tym słuchacze czy widzowie, to już ich potem sprawa. Potem zaczyna żyć swoim życiem, proszę pani. No tak, ale nie da się ukryć, że teraz mam wrażenie, kiedyś zupełnie inaczej te media funkcjonowały, inne treści gdzieś tam funkcjonowały, a dzisiaj ta z jednej strony, ale widzisz, to takie skrajności, masz z jednej strony internet, masz, nie wiem, YouTube'a i tak dalej, gdzie pojawia się dosłownie wszystko, a z drugiej strony właśnie ta wrażliwość, o której mówisz, że rzucisz takie jedno zdanie, czy jakieś, nie wiem, wrażliwe hasło i już jest, wywołuje to jakąś rewolucję. Widzisz, to teraz jest wojna o TikToka. W Stanach Zjednoczonych chcą go zakazać. Ja się powoli uczę w ogóle nowych technologii i na przykład odkryłem nagle Instagrama, bo nie wiedziałem, co to w ogóle jest. I zacząłem to oglądać. No właśnie, bo ty nie masz konta na Instagramie. No już chyba mam nawet. Już chyba masz, a ja szukałam wchczoraj, nie widziałam. No wczoraj miałem jeszcze. Tak? Chyba, no to chyba, że się jakoś inaczej moje wpisałem. Zdjęcie tam jest jakieś. Sprawdzę później. Teraz mam zobacz, telefon. Jak masz Instagrama, wchodzę sobie wczoraj, oglądam to, jak leżę w łóżku i patrzę tak. Jakie niesamowicie nośne jest to, że nagle pokazują Arabów, domów, tym, w owym, dowcipach i tak dalej. Jak się łatwo uruchomić pewną politykę społeczną przez takie środki. I teraz zapanować nad tym, puścić na żywioł. Ja już chyba jestem za stary na myślenie na to, w tej sprawie, w takim kontekście. Włodku, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. To była olbrzymia przyjemność porozmawiać sobie z tobą. Źle kończymy teraz, wiesz? Mhm. Bo powiedziałem takie zdanie, że za stary już chyba jestem na to. Ale ja myślę sobie, że nie chciałbym być jeszcze za stary na nie to. Nie jesteś za stary na dlatego, nic. Dlatego, że tyle rzeczy jest jeszcze fajnych do zrobienia. Tam wiesz, social media to tam, wiesz, mniej istotne rzeczy. Są ważniejsze pasję, rzeczy. Powiedz? Słucham? Masz pasję? Oczywiście, moja praca jest moją pasją. Strasznie to brzmi, co? Radio jest moją pasją. No radio ja, nie, ale poza zawodowe. No mam, ale to może ten, na następny raz. No dobrze, ja bym chętnie porozmawiał jakiś na temat pasji, bo mój ten powiedział, mój właśnie lekarz, proszę pana, niech pan zrobi sobie coś dla siebie dobrze. Ja mówię, ale ja nie mam takich pragnień. Jak to, nie chce pan być szczęśliwy? Tak, ale nie wiem jak. I to jest dobra puenta do naszej rozmowy. Wiesz, to już na następną rozmowę, bo pytanie, co znaczy być szczęśliwym, bo definicja szczęścia jest bardzo, moim zdaniem, trudna i bardzo płynna i dla każdego może to znaczyć kompletnie. Dla mnie szczęście polegało na tym, przy tej rozmowie dzisiejszej, że czym dłużej rozmawialiśmy, tym byłaś ładniejsza. Oj, jak zawsze. I po prostu jesteś perfekcjonistą w komplementowaniu, naprawdę. Nie znam drugiego takiego mężczyzny, przyznaję. Dziękuję. Absolutnie. Włodzimierz Jętarski był razem z nami. Zostań jeszcze sekundę, ja tylko zapowiem moich kolejnych gości. Ja będę tak ciekawy. Będą, już posłuchajcie. Bo właśnie, na pewno pamiętasz i nasi widzowie również, że tak naprawdę to właśnie mijają 3 lata, od kiedy nasze życie wywróciło się do góry nogami. Początek marca 2020 roku. Na pewno mieliście swoje plany, chcieliście wyjechać na wakacje, nie wiem, nauczyć się jeździć samochodem albo zrobić kurs nauki jazdy na motocyklu i nagle okazało się, że się nie da. Bo 20 marca 2020 roku w Polsce został wprowadzony stan epidemii. Tak to wyglądało. Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać to, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii. Stan epidemii, o którym powie za chwilkę też pan minister Szumowski dokładniej, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada na nas nowe obowiązki. To jest oczywiście decyzja bardzo taka trudna, ogłoszenie stanu epidemii w kraju. Ale myślę, że obecna sytuacja, jak popatrzymy na wzrosty w krajach takich jak Francja, jak Niemcy, jak Hiszpania, Włochy, patrzymy na ilość osób, która umiera codziennie, to myślę, że te trudne decyzje, te ważne i niezwykle odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków, no są tak naprawdę decyzjami ratującymi czyjeś życie. Myślenie takie w kategoriach, że mnie to nie dotyczy, jest nam myśleniem obcym. To nie jest właściwe podejście do tematu. Ono może być niebezpieczne, dlatego jadąc dzisiaj do pracy, kiedy widziałem puste ulice, zwykle to byłby taki dość smutny widok, ale on mnie dzisiaj ucieszył, ponieważ wiem, że przez to warszawiacy, a w całej Polsce mieszkańcy we wszystkich innych miejscach
na poważnie podchodzą do zasad kwarantanny, do zasad izolacji, dystansu i to dzięki Państwu mamy dzisiaj możliwość, żeby w opinii ekspertów zmniejszać zakres zakażeń, a jednocześnie przeprowadzać w taki sposób, który jest najbardziej właściwy, dostosowanie społeczeństwa do skutków pandemii. Wiemy, że trudno jest funkcjonować w okresie kwarantanny. I wiemy, że to jest dla wszystkich Państwa bardzo trudny czas i ciężki czas, ale z drugiej strony dzięki tej dyscyplinie, dzięki temu, że nie wychodzimy na ulicę, możemy uratować komuś życie. Wierzę, że z tej sytuacji, z tych niedobrych okoliczności wyjdziemy razem silniejsi. Tylko nie robią potem na prostatę. Już jesteśmy na antenie, panie profesorze. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog i dr Łukasz Durajski, lekarz pediatra, wakcynolog WHO Europe. Rezydent jeszcze pediatrii, ale witam serdecznie. No dobrze, już za dużo tytułów, bez przesadyzmu. Słuchajcie, to był początek czegoś absolutnie wyjątkowego, trudnego, nieprzewidywalnego, bo nikt nie wiedział, z czym się mierzymy i jak te najbliższe, wtedy myśleliśmy, tygodnie będą wyglądały. 3 lata mijają od wybuchu pandemii COVID-19. Według panów, w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj? Co dzisiaj wiemy o tym wirusie czy i jakie wnioski wyciągnęliśmy? Panie profesorze. My po pierwsze jesteśmy na etapie, to w większości zaczyna zgadzać, endemii, czyli ciągłego utrzymywania się wirusa. Wprawdzie ogłaszano już kilkakrotnie koniec pandemii, no ale początek był, kiedy było 300 zachorowań dziennie, teraz mamy do 3000. W związku z tym nie ogłaszałbym. Zwłaszcza, że to nie mocno niedoszacowane dane, prawda, te 3000. Tamte były doszacowane, bo to wchodziło, więc jeszcze było w miarę dobrze. Później musiało się wymknąć spod kontroli, na co się składa wiele różnych elementów. Między innymi to, że ludzie nie chcieli się przyznawać ze względu na konieczność izolacji, kwarantanny. No ale teraz badania rzeczywiście pacjenci, którzy wykonują sobie, no to też jest to niedoszacowanie w takim sensie, że nie wszystkie są wprost zgłoszone, więc z jednej strony zgłoszalność tych wyników, tych testów takich przesiewowych, aptecznych, z jakieś tam wyniki dodatnie, które widzimy realnie, konsultując pacjentów, bo to rzeczywiście znów widać. Teraz troszkę grypa nam wyłącza się z obiegu, a włącza rzeczywiście coraz bardziej COVID. I to sami pacjenci się kontaktują. Natomiast tak jak pan profesor mówi, najważniejszy element, czyli kwestia już mniej lęku przed tą izolacją. Chociaż ja to mówię, że to pewnym rodzajem izolacji jest nadal mimo wszystko zwolnienie lekarskie z przymusem leżenia. Izolacja byłaby wskazana, ale trzeba od razu powiedzieć, że COVID jako COVID się zmienił. Wtedy wchodził w czystą populację. Dokładnie. Taką, jak to ja nazywam, naiwną, w której mógł zaszaleć. Teraz właściwie ponad 90% populacji miało już kontakt z COVID-em. I co to znaczy, że skoro tyle osób już miało... Jest przygotowane na zakażenie, bo przed zakażeniem, ja zawsze powtarzam, chroni ściana. Nie chroni żadna szczepionka, chroni brak kontaktu z osobą zakażoną. Czyli ta izolacja znów. No, to zrobiliśmy na początku, tak. No tak, ale wtedy pomijając, że była izolacja i że i państwo do tego podchodziło inaczej i my inaczej, że były te kontrole, policja przychodziła, sprawdzała, tam się działo różne rzeczy, ale my się też pilnowaliśmy, założyliśmy te maseczki i tak dalej, i tak dalej. I to też wpłynęło na to, że też później na przykład na grypy tyle zachorowań, prawda? Czy w ogóle choroby zakaźne? W ogóle choroby zakaźne. Jeżeli powiem, że nawet był obserwowany spadek w chorobach wenerycznych, to wskazuje, że kontakty zostały dość mocno ograniczone. Jakiekolwiek. Tak, ale statystyki rzeczywiście są bardzo mocno zaniżone. Zresztą teraz troszkę widzimy już w aktualnych danych w ogóle chorób zakaźnych, że jednak no, natura sobie odbija i faktycznie ten szczyt teraz zachorowań, który też był szybciej, z grypą chociażby, pokazuje, że jednak znów ta populacja jest... No to czemu nie wyciągnęliśmy my jako społeczeństwo wniosków i wiedzieliśmy, że wtedy chodzenie w maseczkach spowodowało, że się nie zaraziliśmy. To teraz jest sezon, nie wiem, wirusowy, grypowy, i tak dalej. Czemu nie zakładamy tych maseczek? Mądry Polak przed szkodą, ale i po szkodzie głupi, tak? Więc generalnie tutaj akurat
okazuje się, że wcale nie wyciągamy wniosków i no widać to, no, to. Jestem złośliwy i mówię, że od 30 tysięcy lat mózg ludzki się nie zmienił, w związku z tym... A po COVID-zie podobno się kurczy jeszcze. Gorzej. To moje powiedzenie, że się zmniejszył. To jest choroba o bardzo ciekawym charakterze. To nie jest choroba układu oddechowego naprawdę. No właśnie. To jest choroba naczyń krwionośnych. W związku z tym dochodzi do bardzo ciekawych zjawisk, na przykład mikroudarów, które mogą nam zmienić charakter. O proszę. Ale to jest, rozumiem, taki dodatkowy wniosek, czy rzecz, którą wiemy po trzech latach. Tak, no właśnie. To jaką jeszcze wiedzę na temat COVID-u dzisiaj mamy, której, co zrozumiałe, trzy lata temu nie mieliśmy? No, multiukładowy przede wszystkim, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć to wprost, że dotyczy w ogóle całego ciała, tak? I te problemy neurologiczne to jest jedno, ale przecież zmiany, obciążenia dotyczące pozostałych organów są jak najbardziej istotne. Poza tym to, co jest bardzo ważne, co na początku zupełnie odwrotnie było przekazywane też przez nas, środowisko medyczne, czyli że dotyczy głównie osób starszych. To też absolutnie jest nieprawdziwa informacja. Poza tym jednocześnie łagodny przebieg nie oznacza braku powikłań. I to bardzo widać u dzieci. Ten PIMS, pediatryczny zespół pokowidowy, jest bardzo istotny, więc... No, ostatnia ciekawostka. Ktoś po przechorowaniu COVID-u niech sobie nie robi testu na nowotwór prostaty. Bo może mu wyjść dodatnio. A potem się wyrównać. O proszę. Nie robimy żadnych testów. Na wszelki wypadek. To wpływa. Rzeczywiście wpływa na różne wyniki. Jest to... dość ciekawe. No, trzeba od razu powiedzieć, że receptorem dla tego wirusa jest AC2, który jest jednym z receptorów uczestniczących, to jest tak zwana angiotensyna, w regulacji ciśnienia w organizmie. Mhm. Stąd między innymi obciążenie osób z podniesionym ciśnieniem. Tak. Bo dokładał się mechanizm regulacyjny. Tu generalnie w ogóle widzimy, że pacjenci w grupie ryzyka, jeżeli chodzi o przechorowania COVID, szczególnie long COVID i post-COVID, jakkolwiek by już na te aspekty nie patrzeć, to są pacjenci z chorobami współistniejącymi, więc każda osoba, która ma jakąś chorobę istniejącą, a nie oszukujmy się, w społeczeństwie takich osób jest bardzo dużo, szczególnie... Podejrzewam, że każdy ma jakieś choroby współistniejące. Tak, ale ja pamiętam zawsze, że właśnie jak te raporty były codziennie podawane, ile osób jest zakażonych, ile osób zmarło, no to zawsze był to słowo współistniejące. Istniejące choroby. No myśmy się teraz przyzwyczaili, że nagle się okazuje, że pacjent z cukrzycą czy naciśnieniem to nie jest tylko osoba, która po prostu rzeczywiście ma to naciśnienie i już. I zawsze jak pacjenci zadają takie pytanie, czy powinienem się szczepić, bo na przykład choruję, znaczy generalnie w ogóle w stosunku do szczepień, to troszkę COVID pokazał nam, znaczy szczególnie pacjentom, tak, no bo jako środowisko medyczne wiedzieliśmy o tym, ale nauczyliśmy się jako pacjenci, że choroba, która jest dodatkowo, która u nas występuje właśnie, czyli ta współistniejąca, jest chorobą, która wiąże się z ryzykiem. I tak naprawdę zawsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, nie czy powinienem się zaszczepić, bo mam astmę, bo mam taką czy inną chorobę, tylko czy jak nie zaszczepię się, a zachoruję, będę miał ciężkie powikłania. Mhm. A to jest tak naprawdę odpowiedź jednoznaczna, że każda osoba z chorobą współistniejącą ma większe ryzyko ciężkich powikłań. To zanim kolejne pytanie, to jeszcze tylko przypomnę naszym widzom, że pytanie na czacie zadaliśmy. Czy uważasz, że koronawirus to wciąż poważne zagrożenie? Więc jeżeli chcą się Państwo odnieść do naszej rozmowy, to prosimy o odpowiedzi. No właśnie, czy to jest, to teraz zapytam moich gości. Wciąż poważne zagrożenie. Jedno z wielu. Dokładnie. Należy oczekiwać, bo przypomnijmy sobie, po prostu jest pierwsze, gdzie była tego typu reakcja. Ze wszystkimi błędami, ze wszystkimi cudami, które się zdarzały. Sam się świetnie bawiłem, jak Włosi zakazali ślubów i pogrzebów. No. Ślubów można zakazać, nawet czasami niektórym to może wyjść na zdrowie, ale co do pogrzebów raczej... Wnioski, nie idźmy tą drogą. Tak, więc tak jak zwykle, na początku robi się błędy. Potem... To była jedna wielka niewiadoma, to też tak naprawdę te historie i decyzje... To znaczy... Te decyzje były zachowawcze różne mocno, i też przez w różnych krajach były różne metody. Różne kraje, różne metody. Dokładnie. Jeżeli w jednym kraju wystarczyło, że ktoś miał COVID i zginął w wypadku samochodowym, wpisywano mu COVID, tak, a w drugim, jeśli była jakakolwiek choroba współistniejąca, to wpisywano, że nie COVID, tylko choroba współistniejąca, dokładnie, to te statystyki po prostu nie porównywalne. No ale swoją drogą, a propos Włoch, no to ja pamiętam, że tam był dramat bardzo poważny. Dramat się stał z tego powodu, między innymi,
że potem pojawiły się ciężarówki wywożące z chłodni, gdzie przechowywano z powodu zakazu pogrzebów. Tak, więc te sceny rzeczywiście były dramatyczne i ten lęk spowodował, że myśmy faktycznie chcieli się zamknąć. To, co było wspomniane na początku, że myśmy się bali. Też te informacje, które docierały, były bardzo niejasne. No nagle dostaliśmy informację, że no troszkę jak z tego filmu, tak, że pojawia się po prostu jakiś patogen, który powoduje zgony, w sumie niejasna historia, gdzie nie wiadomo skąd, wielkie poszukiwania. I to rzeczywiście był bardzo duży problem. I no, w tym sensie, w tym momencie jako społeczeństwo absolutnie zdaliśmy ten sprawdzian z takiej solidarności społecznej w kontekście tego, co pan profesor mówił, czyli tego, że ta izolacja jest rzeczywiście była najlepszym sposobem na po prostu podjęcie decyzji w momencie, gdy będziemy coś więcej wiedzieć. Tak? Więc faktycznie to, no przecież pamiętamy historię zamkniętych lasów i tak dalej, tak? Czyli tych otwartych przestrzeni de facto nawet. One, no, można rzeczywiście krytykować i dyskutować. Natomiast właśnie, chciałem powiedzieć, ale z perspektywy czasu, tak? Wtedy absolutnie nie wiedzieliśmy, jakie będzie realne zagrożenie. Rzeczywiście widzieliśmy te różne sceny z innych państw i to powodowało, że te decyzje rzeczywiście były ad hoc. One musiały być, bo tak naprawdę w momencie, gdybyśmy nie podjęli tej decyzji, a okazałoby się, że mielibyśmy śmiertelność taką jak ma Ebola, no to nagle okazałoby się, że rzeczywiście odpowiedzialność osób decyzyjnych byłaby jeszcze większa. Więc no, tutaj trzeba było... Tak zarzutów wobec rządzących... Powiem, nie były tak całkiem ad hoc. Dlaczego? Myśmy przy SARS-1 przygotowywali się na uderzenie z liczbą zgonów sięgającą 30 paru procent. I te dokumenty były już przygotowane, tak. Dlatego to tak łatwo poszło. No, to były też te później zarzuty, że byliśmy przygotowani, że tu zaplanowano pandemię. Tak? No nie, no to po prostu było to doświadczenie, które mieliśmy wcześniej z Chin i przecież MERS na Bliskim Wschodzie, to są wszystko kuzyni. A przypomnij, tak? Jaki jest procent, jaki był procent umieralności? Tak naprawdę poniżej 3. Tak, ostatecznie tak. Mhm. Dokładnie. No, szczególnie, że tutaj znów wpadliśmy troszkę w taką pułapkę, że ten system zdrowotny w każdym kraju, bo to nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie funkcjonujemy, rzeczywiście był niewydolny. I z jednej strony oczywiście kwestia dotycząca samej śmiertelności związanej z zachorowaniem, to co pan profesor mówił, trochę tych statystyk i przechorowanie COVID i z tego wynikająca jak gdyby śmierć i jednocześnie też kwestia zablokowania niewydolności systemu, więc zgony te nadmiarowe. Tak, które też przecież w statystykach widzimy w sposób absolutnie jasny. I to też jest ten element, który pokazał, że nie tylko pacjenci, którzy ucierpieli z powodu samego COVID, ale ci pacjenci, którzy tak naprawdę ucierpieli przez COVID. Przez COVID, a inne choroby. Absolutnie. Też, którzy nie dostali tej opieki w taki sposób, jak to powinno się odbywać. Skupieni. Absolutnie. Tak, tak. No, niestety. A na jakim etapie ze szczepionkami jesteśmy? No bo oczywiście ta informacja, dezinformacja, jakie, co. I ja sobie właśnie przygotowując się do naszego spotkania uzmysłowiłam, że jestem po 4 dawkach, bo 4 chyba były. Tak. No właśnie, to się zgubiłam trochę. Przestaliśmy śledzić. To jest właśnie ta pułapka. I wzięłam 4 chyba jesienią, bo wtedy mogłam. I tak sobie myślę, kurczę, czy ja nie powinnam tego powtórzyć. Jak wszyscy. No więc dopóki COVID istnieje w środowisku, to czy chciał, czy nie chciał, dostaniemy 4 dawkę. Oczywiście. Przy 3000 trzeba pamiętać, mamy ile? 300 powiatów? Czyli wypada 10 średnio na powiat przypadków COVID-u, które rejestrujemy. Tak. Rejestrujemy. To cały czas ta informacja. No więc zmienił się obraz COVID-u. No właśnie, przede wszystkim jego przebieg. Tutaj zawsze żartuję, że mógłbym nauczyć kogoś rozróżniać pewne choroby w ciągu 5 minut. Jeżeli od zakażenia do objawów jest 3 dni, to winny jest wirus. Mhm. Jeżeli 6, odporność komórkowa. Jeżeli powyżej 10, odporność humoralna. To jest tak prościutkie, że może, każdy może sobie... Tylko przy tych hasłach to bardziej dla immunologów wbrew pozorom. To wcale nie jest takie dla pacjentów wbrew pozorom. Ja, niemniej jednak... W momencie, kiedy populacja jest po kontakcie, właśnie, ten okres ulega skróceniu. Kwarantanna już nie byłaby potrzebna tak długa, jak była. No, stąd też zmniejszono tak. Ale przygotowany organizm rozwija szybciej chorobę, ale łagodniejszą. I to jest cała zabawa. I to jest ta zabawa ze szczepionką. My szczepionką tak naprawdę robimy pewnego rodzaju trening. Tak, przygotowanie do zderzenia z danym patogenem, z danym wirusem czy bakterią. I w tym momencie rzeczywiście o tyle to, co pan profesor mówi, ta populacja, z jednej strony mamy populację wyszczepionych pacjentów, z drugiej strony mamy populację, która już miała kontakt z wirusem, w związku z tym dodatkowa ochrona, która się pojawia, czyli to combo, bo rzeczywiście przeżyli. Połączenie... Tak, ci, no,
tak naprawdę w tym momencie funkcjonują ci, którzy poradzili sobie też z tym wirusem, tak? Więc rzeczywiście ta populacja jest bardziej przygotowana, czy my jako społeczeństwo lepiej sobie radzimy sumarycznie. Natomiast no, to jest tak jak chociażby z grypą, gdzie no, są pewne szczepionki, które mamy okresowo do powtórzenia. W przypadku krztuśca powtarzam na przykład co 10 lat, ale ja pamiętam jeszcze z czasów studiów chociażby szczepionkę przeciwko żółtej febrze, czyli takiej podróżniczej typowo, gdzie było założenie, że co 10 lat powtarzam. Okazało się z perspektywy lat, że wiemy, że nie potrzeba powtarzać i robimy raz na całe życie. Tak? W związku z tym ta decyzja też będzie ewoluowała. Czy będą kolejne dawki? Tutaj na razie na ten moment nie ma absolutnie takich decyzji i wcale nie wygląda, żeby to było konieczne z uwagi na tą właśnie przygotowanie Ale jeżeli ja, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, ale jeżeli właśnie przeciwko grypie chodzę co roku i się szczepię... A zaraz, czym jest grypa? Grypa jest bardzo ciekawym wirusem, gdzie dodatkowym motorem zmienności jest segmentowanie genomu. W związku z tym tam jest to mieszanie Zmiana. Stałe w tym kotle, a poza tym jest jeszcze coś, co nazywamy odpowiedzią atawistyczną. Dlatego my możemy powiedzieć, na co zachorował osobnik po raz pierwszy. Tak. Mhm. Czyli w tym momencie właśnie o to chodzi, że tak naprawdę bo bardzo często pacjenci mówią, no grypa, COVID, no właściwie no wirusy, tak, czym one się różnią między sobą. No absolutnie, tutaj to jest kompletnie inna bajka i takie porównywanie na pewno w tym sensie to nie o to chodzi. Nikomu nic nie da. Absolutnie, ja tylko mówię w takim kontekście, że znaczy, tak jak mówię, na razie rzeczywiście po takich światowych decyzjach czy jakichś takich radach ekspertów wygląda to, że wcale nie będzie tak, że będziemy musieli regularnie się doszczepiać. Z drugiej strony no musimy też przyzwyczaić się do tego, że tym procesem, który poczyniliśmy, tą izolacją, stopniowo później szczepienia, na pewno nie dojdziemy do takiego etapu, że wyeliminujemy wirusa w ogóle z otoczenia. Przynajmniej to już jest niemożliwe. W tej chwili jest niemożliwe. Dokładnie, więc to nie jest ten czas właśnie, gdzie... Więc my też musimy się przyzwyczaić do tego, że to będzie jedna po prostu z wielu chorób, właśnie co pan profesor mówił, tych, z którymi się sezonowo będziemy borykali. Ta sezonowość tego wirusa jest o tyle nieregularna, bo z grypą jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy ten okres jesienno-zimowy, tak. Szczególnie tam pierwszy kwartał danego roku, te szczyty zachorowań. Natomiast tutaj COVID pokazuje nam, że te żółty potrafią też być w okresie letnim, także wcale nie oznacza... Umówmy się, że z grypą jest jeden problem. Co to jest grypa? Dla lekarza jest to pewien zespół kliniczny. Tak. Dla wirusologa jest to choroba wywoływana przez konkretny wirus. Jeżeli ja powiem, że słynna pandemia 9 roku w 30% była wywołana przez koronawirusa innego, to wszyscy mówili o grypie, bo obserwowano klinikę. Teraz zetknęliśmy się po raz pierwszy właściwie z podejściem badania czynnika etiologicznego na określonym poziomie. I przyczyny. Przyczyny, tak. A nie samego obrazu klinicznego. Tak. To jest trudniejsze, bo przecież ten obraz jest bardzo na początku mylący. Mylący, tak. Nawet w kontekście chociażby takiej bakterii, jaką jest meningokok Neisseria meningitidis. Też przecież przebieg sepsy meningokokowej rozwija się w taki bardzo zbliżony sposób, jak chociażby przechorowanie COVID czy grypy. Tutaj akurat ten początek szczególnie jest bardzo zbliżony. Tutaj nie ma też nawet znaczenia, czy weźmiemy pod uwagę do porównania bakterie. Mm-hmm. Więc to jest rzeczywiście wyzwanie, szczególnie, tak jak pan profesor mówi, dla lekarzy w kontekście tym klinicznym. Tak? No bo my tego pacjenta mamy właśnie od tej drugiej strony, czyli widzimy objawy i na podstawie objawów musimy zadecydować, w którym kierunku to idzie i jak pacjenta diagnozować. Jak my jesteśmy jako państwo z panów perspektywy przygotowani na kolejne taki, nie wiem, pandemię, jeżeli jakakolwiek się pojawi? No bo się pojawi, no to jest tylko nie, kwestia tak czasu. Jak wszyscy. Na samym początku... Dyplomatycznie poszło. Nie, tak jak wszyscy po prostu. Jeżeli coś pojawia się, jest zaskoczenie, to tam, gdzie się pojawia, zaczyna się najpierw większy bałagan. Potem reszta się uczy w międzyczasie, czekając na to... Obserwuje, co się tam dzieje. Pamiętam, w momencie, kiedy... Tak, oczywiście. W Wuhan, na targu rybnym, pojawiło się ognisko jakiejś choroby, to zrobiono rzecz podstawową. Zlano go w ten sposób środkami dezynfekcyjnymi, że do dziś nie nadaje do niczego. Bo nie wiedziano co. Po czym zaczęły się spekulacje. Fakt. Pewna współpraca oraz pewna otwartość, czego nie było przy SARS-1, spowodowała, że już w styczniu było wiadomo i był znany genom i można było rozpocząć diagnostykę.
Znaczy ze strony Chin rzeczywiście, bo tutaj nie było takiej blokady. Przy, informacyjnej. No, tak, no. Ja rozumiem, że przy SARS-1 to był początek tego stulecia, no i troszkę kiedy Chiny były w ciężkiej sytuacji, w związku z tym próbowały cokolwiek ukryć, przetrzymać. Tutaj udostępniły właściwie genom wirusa, był chyba już 3 stycznia otrzymali Niemcy. Myśmy otrzymali wiadomość, że oni już opracowują test, no bo to też wymaga czasu. A jak to jest właśnie z takimi szczepionkami? No bo rozumiem, że są laboratoria, są eksperci, którzy cały czas pracują, no bo wiedzą, że coś się dzieje, to wszystko mutuje, zresztą tak samo jak w przypadku COVID-u, którego mutacje się pojawiają kolejne. Jasne. I czy to jest tak, że stoją i czekają, aż coś się pojawi i zaczną szukać lekarstwa? Nie, jak to wygląda? To nie jest takie proste. Pracuje się nad pewnymi technologiami. Technologia RNA, ja to zawsze żartuję, że gdybym chciał nad jakąś technologią pracować, to sięgnąłbym do paleowirusologii. Jest szczepionka, która weszła 50 milionów lat temu. Prawdopodobnie uratowała wszystkie ssaki. No ale to już jest inna bajka. Pracuje się nad pewnymi modelami, nad pewnymi zjawiskami. Pojawia się coś, to coś trzeba najpierw chwycić. Musimy wiedzieć, czego szukamy. Tak? Czego szukamy. Jeżeli już wiemy, co szukamy. Musimy to mieć na podstawie tego? Tak. Są różne drogi podejścia. Jedni próbują namnożyć, zabić, drudzy próbują wstawić do jakiegoś innego czynnika, żeby namnażać co innego, a tylko fragment. Tylko trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy w kontekście całej tej technologii, bo my troszkę tak uciekliśmy o jednej informacji. Mianowicie w ogóle sama technologia mRNA jest znana od 30 lat. I firma, zresztą niemiecka, już prowadziła wiele prac na tym. Tak naprawdę sam proces powstania szczepionki. Z jednej strony, tak jak profesor mówi, znalezienie tego czynnika, ale samo dopracowanie tej technologii, ono się też wydarzyło i to też bardzo często padają takie zarzuty, że za szybko, tak, że tutaj nagle po prostu wynaleziono szybko szczepionkę. Wcale nie tak szybko, bo wtedy jak byliśmy w pełnym lockdownie, to czekaliśmy na tą szczepionkę. Natomiast okazało się, że oczywiście... Niektórzy nawet jak tylko się pokazała, to występowali przed szereg. Tak, dokładnie. No przecież pamiętacie te wojny o te szczepionki. Tak, tak, więc... jak ja się dowiedziałam, że mogę się pójść zaszczepić, ojejku, jaka byłam szczepiona. O to chodzi, więc nagle się okazało, że no, nie oszukujmy się, ale prawda jest taka, żeby dopracować pewien sposób radzenia sobie z wirusem, musimy mieć na to pieniądze. I teraz tak, to co się wydarzyło po raz pierwszy na świecie, to to, że firmy w pewnym sensie zostały zwolnione z odpowiedzialności, ale odpowiedzialności finansowej, nie merytorycznej, bo to też często jest taki zarzut. Ten brak odpowiedzialności finansowej, nazwijmy to roboczo, polega po prostu na tym, że jeżeli wam się nie uda, to rząd, czy amerykański, czy brytyjski, zapłacimy za tą próbę, tak? W związku z tym wystartował bardzo w zasadzie zapłacił jeden, australijski. Właśnie. Tam próbowano z kolei szczepionki białkowej. Tak. Nie udało się. Pewnego fragmentu. Takim udało się. Nie, tak, to, no dobrze, nie do końca. Tak. Tylko stworzona struktura miała pokrewieństwo z HIV. W związku z tym każdy szczepiony wychodził dodatnio w teście na HIV. Tak, no więc dlatego ta szczepionka nie użyła tego światła dziennego. No, jak najbardziej. Spowodowałaby straszliwe zamieszanie. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę te popularne szczepionki tych firm, których używamy, tak naprawdę nie były stworzone przez same firmy, tylko tych naukowców z Oxfordu, z BioNTechu. To są tak naprawdę naukowcy, którzy nad tym pracowali, a tylko dystrybutorem de facto. Tak, więc to jest bardzo ważne. I w tym momencie tak naprawdę takie opracowanie szczepionki spowodowało to, bo też jest taki zarzut, że za szybko, czy my nie jesteśmy pewni, że rzeczywiście, że ona jest bezpieczna i tak dalej. Proces powstawania szczepionki zaczyna się kojarzyć z długim procesem, tak? I z jednej strony, ja zresztą tak jak zawsze rozmawiam z studentami na wykładach, z jednej strony mamy zarzuty, że za szybko powstała. No to odwrotnie bym zadał pytanie, jaki byłby akceptowalny społecznie okres, w którym ludzie by umierali z powodu choroby, no właśnie, gdzie można ich było ocalić. Mamy szczepionki, które mamy od lat 60., którymi się szczepimy, a nadal mamy grupę antyszczepionkowców, którzy podważają w ogóle te szczepionki, więc ten okres tak naprawdę powstania szczepionki jest nie tylko trochę znaczenia. Takim właśnie, dokładnie, trochę takim szumem medialnym. No i teraz, dlaczego ona powstała dużo szybciej, bo przyspieszono rzeczywiście bardzo dużo administrację, w dużym skrócie. Czyli tak naprawdę okazało się, że nie robimy tej procedury po każdym etapie analizowania szczepionek. Zjeżdżamy się tak, jakby tutaj eksperci analizują to, czy można, czy nie można, tylko robiono to po prostu rzeczywiście jedno, że w trakcie, drugie online i tak dalej, więc administracja została skrócona praktycznie do zera. I to spowodowało, że dzięki temu rzeczywiście przy dużej liczbie naukowców, którzy wystartowali w tym wyścigu, można było faktycznie znaleźć tą szczepionkę. W pewnym momencie w fazach eksperymentalnych było ponad 130. Nawet już widzimy, co są słyszą, to 170 było, tak, ale 130 było w tych fazach
w tak. których dało się już coś powiedzieć. Dokładnie. Tak, więc bardzo duża liczba, stąd też ten proces oczywiście, bo no, ten budżet, który był przeznaczony na to, bo tu rzeczywiście wszyscy absolutnie się zaangażowali i tak ta siła naukowców była po prostu przeznaczona po prostu na jeden kierunek. To tak już zamykając naszą rozmowę na to pytanie, które zadałam i też panom i naszym widzom, czy uważasz, że koronawirus to wciąż poważne zagrożenie? 34% odpowiedzi tak, to jest, że tak. Mhm. Czyli jednak jeszcze 1/3 społeczeństwa uważa, że obawia się, że jest to poważne zagrożenie. Chociaż z drugiej strony no, w maseczce kogoś zobaczyć to ciężko. 1% jeszcze nosi maseczkę. Już teraz tak, rzeczywiście widać. Natomiast myślę, że tak, po pierwsze najbardziej będą się obawiały osoby, które faktycznie są cały czas w tej grupie ryzyka, więc to będzie tak, że rzeczywiście z jednej strony, z drugiej strony dochodzą nam dzieci, które rodzice też coraz częściej widzą ciężkie powikłania po COVID, w związku z tym też kolejna grupa. Także tutaj, no i cały czas ta niewiadoma, czyli to mutowanie się tego wirusa. Z jednej strony nas już troszkę nuży, a z drugiej strony, bo tak kolejny wariant, kolejna historia. Bawiłem się wariantami, skończyłem... Ale nazwy są ładne. Skończyłem na 1600 wariantów. Jest taka strona, która publikuje wszystkie. Omikron Kraken, to ja mam ostatnio. Bardzo ładnie. Już kolejny bardzo 250 ładnie. Ale nazwa jest niezła, no trzeba przyznać. Tak. Nazwa jest... No, rozumiem nazwę. Jaki młodzieżowy języku. Powiem tak. Istnieje pewien... punkt docelowy dla wirusa to jest receptor. Istnieje pewna struktura rozpoznająca ten receptor. To jest trimer, czyli potrójne białko AC, znaczy białko wirusa, glikoproteina, która łączy się z AC. Dopóki ta kieszeń nie zmieni swojej struktury, to praktycznie każda szczepionka właśnie będzie dawała ochronę. Będzie aktywna. Problem sprowadza się całkiem do czego innego. W leczeniu używa się przeciwciał monoklonalnych. I tu, jeżeli wirus się zmieni, przeciwciało przestanie być lekiem. Tak, przestanie działać. To jest, no, znów wchodzimy w taką bardzo zaawansowaną immunologię w tym sensie, ale faktycznie szczepionki na szczęście działają w taki sposób, tak samo że te fragmenty się nie zmieniają. Tak. Musiałbym, to się pięknie porównuje do lilii, gdzie w momencie wsadzenia nosa te trzy płatki powodują fuzję z błoną komórki. Jeżeli płatków nie będzie, nie będzie nic. Jeżeli nie będzie środka, też nie będzie nic, bo niczego nie chwycimy. To dla widzów jeszcze łatwiejsze porównanie. Na koniec tak. Tak naprawdę to, co my mamy w szczepionce, to jest blokada na klucz. I sam wirus, jak zmieni sobie klucz, de facto tak naprawdę będziemy mówili już o dużej zmianie, która będzie może nawet już innym wirusem, tak? Innym typem, czyli będzie SARS-CoV-3. Będzie musiał zmienić receptę. No właśnie, dokładnie. Więc póki co blokujemy mu klucz do naszego organizmu. Też jedno zdanie na koniec warto podkreślić, bo to też argument, którego antyszczepionkowcy używali. To nie jest tak, że szczepionka spowoduje, że nie zachorujemy. Oczywiście, że to zachorujemy, my łagodzimy ryzyko. Jak tak, przy każdym szczepieniu. Jesteśmy przygotowani na kontakt z wirusem. Trenujemy przebieg nasz organizm. Tak zakażenia będzie zależał od bardzo wielu czynników. Głównie od naszego zdrowia, nazwijmy to. I naszej kondycji, dokładnie. Ale warto to podkreślać, bo to też tak. Jest taka gdzieś tam jakiś taki mit i czy taki fake news, który gdzieś tam się pojawia, że ta ochrona będzie, jak myślę, że 100% zaszczepimy. To można tak bardzo w dużej teorii przyjąć. Co jest fizycznie niemożliwe, tak. Zawsze są osoby, no, ale te 90 parę musiałoby być, ale patrząc na statystyki, tak. To marne szanse. Szczepi się praktycznie, licząc również zachorowania, w tej chwili powyżej 90% paru, mimo że na papierze jest tylko pod 70, 67, 68. To już na następne spotkanie. Dokładnie. Porozmawiamy sobie o szczepieniach szerzej, o innych może wirusach. Profesor Włodzimierz Gut, doktor Łukasz Durajski, bardzo panom serdecznie dziękuję. Serdecznie. Bardzo państwu dziękuję. Czekamy na komentarze i opinie, czy się podobało. No i oczywiście Ekspres Wieczorny. Wieczorny Ekspres wraca w poniedziałek o godzinie 18. Udanego weekendu. Do zobaczenia.